Nazywam się Wiesław Frendotki. Zdecydowałem się na poszukiwanie dziewczyny tutaj w internecie, ponieważ moja żona mnie to po prostu już nie kocha i poszła sobie za damskim w tango i no tam mu daje po prostu, no dupy mu daje po prostu i tego, no i zdecydowałem się właśnie po prostu na to, że będę szukał twojej partnerki tutaj w internecie, w agencji tutaj właśnie takiej, która może pomóc w odnalezieniu żony. Mam 33 lata, posiadam po prostu gospodarstwo rolne, takie niewielkie, dostaję dotacje, one mi wystarczają na godne życie. Oprócz tego po prostu szukam pracy, ale już mam parę takich propozycji, dostałem parę propozycji, na przykład TVN-u jako tłumacz, językowy tłumacz z TVN-u jako ten żyror w takim programie, co tam można kawały opowiadać. No po prostu ja jestem raczej obrotnym facetem, tak się zdarzyło, że nie mam tej roboty, bo mnie wyrzucili po prostu z roboty. Pracowałem również w Biedronce jako kasjer w magazynie dokładnie, tam układaliśmy towar na półki z chłopakami, ale mnie wywalili, bo po prostu piłem alkohol. Ważne wymaganie dla mnie jest, szukam osoby niepijącej, bo nie lubię alkoholu, nie lubię jak inni się alkoholizują, bo to jest po prostu niezdrowe i niegodne. Ja sam lubię sobie po prostu troszkę wypić piwo, lubię. No i co jeszcze? Partnerka, którą chciałbym, żeby po prostu została moją partnerką, to ona musi na pewno umieć gotować. Nie może za dużo mówić, bo mnie to denerwuje, jak ktoś mówi za dużo. Powinna zarabiać dobre pieniądze, bo no mówię, ja aktualnie jestem bez pracy, a to też trzeba po prostu żyć, prawda? I co jeszcze? Na pewno nie może oglądać za dużo telewizora, bo ja po prostu mam parę takich pozycji telewizyjnych, które lubię sobie obejrzeć. Lubię też oglądać filmy pornograficzne, więc nie powinno mi to przeszkadzać za bardzo, że nie zwracam na nią uwagi, a oglądam sobie filmy. Nie może być za gruba, bo po prostu nie lubię, jak ktoś jest za gruby, tak? Ewentualnie może mieć owłosione nogi, bo akurat to mi nie przeszkadza za bardzo. Lubię jak dziewczyna jest, ma trochę nutkę taką, nutkę męską w sobie. To jeszcze, żeby się nie nazywała Agata. Agata nie może się nazywać na imię mieć, bo po prostu moja ta aktualna żona, którą cię po prostu, wkurwiłem cię na nią, bo mnie zdradziła z tym facetem, to mówiłem, poszła z nim w tango. Ona nie może się tak nazywać, bo mogę ją po prostu zajebać, jakby się tak nazywała, bo nie lubię tego imienia, prawda? Co jeszcze? Nie będę z nią za dużo rozmawiał, bo po prostu mnie nie interesuje, co ma do powiedzenia, tak? Ja lubię po prostu z kolegami tutaj się spotykać, pić piwo lubię i oglądać telewizję. Co jeszcze? Żeby się nie narkotyzowała. Nie lubię narkotyków po prostu. Narkotyki mówię po prostu, staną się spierdalać do narkotyków. I nie może tego robić. Nie może też palić papierosów, bo to za dużo idzie pieniędzy. A jak ja już palę papierosy, prawda, to żeby ona po prostu nie wydawała pieniędzy, bo pieniądze są drogie, prawda? No i chyba wszystko. Ewentualne. Po prostu oferty proszę kierować na adres mailowy, tutaj podany w ogłoszeniu. No i zapraszam wszystkie kandydatki do po prostu oddawania głosów na mnie. Sam nie mam komputera, ale to będzie szwagier, bo mój komputer będzie mi wszystko przekazywał. No i co? No i wszystko, nie? Żeby brzydkie baby do mnie nie pisały, bo ja nie jestem skłonny. Z brzydką babą ja po prostu, brzydka baba jest brzydka, tak? Umówmy się, brzydka baba do pięknych nie należy, prawda?
Więc zapraszam do kontaktu. Jestem Wiesław Landowski, zapraszam. Dokładnie tak. Ale bez majtek ja pani nie wyślę, nie będzie pani mnie oglądała, na pewno.